trener Nicola Vettori. Panie trenerze, przede wszystkim witamy ponownie w Wielkopolsce. Już pan troszkę zobaczył Poznania ponownie po tym powrocie? Tak, oczywiście. Ja mieszkam na co dzień w Poznaniu, to znaczy mieszkam gdzieś indziej, ale wracam do rodziny, bo rodzinę mam tutaj i co chwilę wolnego jestem w domu. Czuję się cały czas w domu i oczywiście jestem zadowolony być tutaj. To już pana druga runda w kadrze. Najpierw u trenera Lozano, teraz u trenera Lavaroniego. Jak się pan czuje znowu w kadrze? Bardzo dobrze, dużo więcej odpowiedzialności, bo teraz mam inną rolę, ważniejsza. Jest też środowisko, które lepiej znam niż to, co wcześniej u trenera Lozano. Wyniki na razie nie ma o czym rozmawiać, dopiero zaczynaliśmy, ale oby się powtórzyło to, co było za czasem Lozano. Jest u nas w kadrze sporo zawodniczek z Wielkopolski, chociażby Agnieszka Konkolewska, z którą pan pracował w Energetyku Poznań. Jakie cele w takim razie ma kadra nasza? Trudno powiedzieć o celów. Tam na pewno jest kilka zespołów, które są wyraźnie od nas lepsze na skala światowa. Jesteśmy, jak ranking powie, jesteśmy na 12-13 miejsca. Więc no, walczymy, żeby podnosić poziom o kilka pozycjach. I o ile, to no, trudno powiedzieć. Sam pan powiedział, że jest pan związany z Wielkopolską, jest pan związany z Poznaniem. Kilka klubów w Wielkopolsce, w Poznaniu pan również prowadził. Jakie pan ma wspomnienia w ogóle z Wielkopolską? No, oczywiście, no, cały czas czuję taki energetyk, który jako mój klub, mimo że nie jestem już od dawna, bo tam mam dobre relacje z trenerami i z prezesem, więc jest mnóstwo dziewczyn i w pierwszej lidze i około Polski, że przeszły też przez moje treningi kiedyś, więc no, wspomnienia to są superlatywne. Uniopole od 2018 roku, 4 lata pracy już, awansował pan z pierwszej ligi do ekstraklasy. Czy to jest duży przeskok? To tak podpowiadając troszkę Energetykowi, który gra w pierwszej lidze. Tak, jest duży przeskok, aczkolwiek przygotowaliśmy się przez 3 lata. Do tego przeskoku, no, nie tylko sportowo, ale ten klub się rozwijał pod wszystkich względach, więc byliśmy gotowi. W momencie, jak byliśmy w ekstraklasie z Opole, to byliśmy gotowi, mimo trudności, nie ukrywam, że nie było, bo było, ale no, sezon bardzo udany i 7 miejsce na koniec. Chyba wszystkie kluby, poza może tymi topowymi jak Developer czy Chemik, mają jakieś tam trudności. Jaki jest w ogóle cel na przyszłe, najbliższe sezony u Neopole? Też ciężko powiedzieć, bo dużo zespołów się wzmacniało. My chcieliśmy pierwotnie się znaleźć ponownie w playoffach. To byłyby marzenia, ale jeszcze no, trudno powiedzieć. Nie wiemy, nie wszystkie odkryli wszystkie karty, nie wiemy jak rywale się przygotują, więc też trudno tego powiedzieć. Na pewno chcemy się utrzymać w lidze, ale to jest minimum. I myślę, mam nadzieję, że będziemy mogli walczyć o play-offy. Byliśmy wczoraj na treningu kadry. Widzieliśmy bardzo dużą intensywność przede wszystkim na tym treningu, bo teraz przygotowujecie, macie chyba teraz taki najtrudniejszy okres. Taka dzisiaj tutaj również przedstawicielka polskiej siatkówki powiedziała, że trenujecie 2 razy dziennie. Czy dziewczyny teraz bardzo dostają w kość? No, czy dostaną w kość? Trzeba się dobrze przygotować. Zaczynamy, jest 4. tydzień. Za 4 tygodnie dokładnie gramy pierwszy mecz, więc jest okres, na który jeszcze możemy sobie pozwolić na troszkę mocniej pracy i troszkę więcej szczegółów. No, za chwilę będzie tylko grał punkty i nieważne jak, ale ważne, żeby był wygrany punkt. To panie trenerze, wróćmy jeszcze do Energetyka Poznań. Jakie pan ma wspomnienia z Energetykiem? Kiedy pan zaczynał, jak w ogóle się potoczyła ta droga, że od Energetyka do reprezentacji Polski? No, przede wszystkim Energetyk to jest mój pierwszy klub w Polsce. Powiedzmy, mój klub macierzysty jako trener w Polsce. Jestem od 2003 roku z nim związany. Zaczynałem bardzo dawno temu, jak jeszcze trener Jankowiak był trener zespół ligowy.
I ja zajmowałem się młodzieżą. Młodziczki przede wszystkim, albo nowy nabór. W tym momencie nie było nic. Zaczęliśmy od zera. Patrząc dzisiaj, który jest jeden z klubów najważniejszych w Polsce, top na pewno, top 3 czy top 5 na pewno, jest dla mnie ogromna też satysfakcja, bo wiem, jak było ciężko zaczynać tą pracę i jak było ciężko to rozwijać. Niestety, po kilka lat pracy w Energetyku odszedłem do Bełchatowa w roli statystyka i te kilka lat klub tracił też tak troszkę swojej wartości, ale było kilka lat trudności, na które się potem wybudował na jeszcze lepsze. I jak wróciłem do Energetyka w drugiej lidze, to już ta młodzieżowa się zaczęła się rozwijać i już było widać, że będzie ważna część. To czy można powiedzieć, że to pan stawiał podwaliny pod obecny sukces Energetyka, bo jednak jakby tym skarbem Energetyka jest młodzież, że oni mają świetną akademię siatkówki i od mini siatkówki wprowadzą te dziewczyny. Wzmacniają się też starszymi, ale jednak bazą jest, jednak są ich wychowanie, a szkołę chyba pan budował. Ciężko, każdy dołoży swój mały cegiełek. Ja dołożyłem swój na samym początku i nie chcę się chwalić za kogoś innego. Na pewno są ludzie, które dawali dużo więcej ode mnie w Energetyku. To, że ja zaczynałem, nie ma znaczenia. Po mnie Tadziu Wardaszka, Kaziu Fabin i teraz Marcin Patyk, Orlik. Nie chcę kogo zapomnieć, Dominik Hajduk przede wszystkim i ze mną, i z młodzieżowym. Dużo trenerów, które rozwijali i na bardzo dobrym kierunku. I ostatnie pytanie, żeby już trenera nie męczyć. Polska kadra to jest takie połączenie doświadczenia Agasia Wołosz z młodością, jak chociażby Czerniańska. Czy to jest ten klucz sukcesu? Oby tak. Jest dużo dziewczyn wartościowych, nie tylko Asia Wołoś i Czerniańska. Tutaj są też Poznanianki między nimi i Marysia Stencel i Aga Konkolewska. Jest dużo więcej. Jest prędzej młody zespół niż doświadczony. Ale no, my wierzymy w to, co robimy. Wiemy, że jest dużo potencjału jeszcze nieodkryte i myślę i mam nadzieję, że się rozwinie jak najszybciej. Czy już teraz będzie, czy za rok, to jeszcze trudno powiedzieć. Ja myślę, że jak patrzyłem dzisiaj na biografię trenera Laveroniego, to jest pełna sukcesów. Od 2016 roku praktycznie co roku jest jakiś medal. Także panie trenerze, tego życzymy i liczymy na to. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.